Witajcie kochani, dzisiaj jestem nad zalewem Rogoźnik. Zaraz wejdę do wody, zrobić takie jakby czyszczenie tego brzegu tutaj, co się kąpią. Mam magnes ze sobą. Zobaczymy, może się wyłowi jakieś tam kapsle, gwoździe. Wiecie, o co chodzi przy okazji. Poczyszczę znajomemu detektoryście, wiewiórowi, który często z detektorem szuka. Nie będzie miał tyle śmieci, także pozdrawiam. Szereg nawet nie ubieram, bo będę wchodził do wody dość głęboko. Na razie. Zanim wyszłem do wody, sorry za wiatr w ogóle, ale nie opłaca mi się w ogóle wyciągać nawet mikrofonu, bo nie wiadomo, czy nie poleje. Zanim wyszedłem do wody, patrzcie, tylko się przeszedłem tutaj po tej trawce. Troszkę posprzątałem. No i przeszedłem się po wodzie. Same takie drobinki jakiegoś zardzewiałego byleczego. Teraz się przejdę tam, poczyszczę z kapsli w tamtą stronę. Teraz moja córeczka tam szuka. Znaleziska od córki. Teraz idę dalej ja. No to kochani, tam wszystko pochodzone. Tam. I macie do wyboru, do koloru, z czego byście nie chcieli. Poczyszczone. Idzie zaraz do śmietnika. Najlepsze jest to, że widzicie, o tu jest kosz. Tam są dwa kosze, tam dalej są dwa kosze. No ale po co, nie? Za daleko. Nogi bolą po piwie. Także ja teraz kończę, bo jest posprzątane, tu jest poczyszczone. Idę się teraz wykąpać, bo woda jest cieplutka. Także do następnego. Właśnie przypłynęła rodzina. Matka z dziećmi sobie tam coś tam szłapią. A ten tam z tyłu obserwuje. Musiałem wyjść z wody, bo jest agresywny.